metodą, którą zaprezentujemy, jest metoda pracy z tekstem biblijnym i kostką. Ja przygotowałam sobie taką kostkę sama, gdzie wybrałam odpowiednie historie biblijne. I nasza praca polega na tym, że ja dzieciom czytam daną historię biblijną, prosząc ich o to, aby zwracały też uwagę na obrazki, które im w czasie tego czytania prezentuję. Kiedy tekst zostanie przeczytany, rozdzielam sobie dzieci na grupy i każda grupa otrzymuje po jednym fragmencie kostki. Zadaniem dzieci jest odszukanie obrazka, który będzie pasował do historii, którą przedstawiłam. I gdy już każda grupa odszuka sobie dany obrazek, według nich pasujący do historii biblijnej, zaczynamy układać taką wieżę. Na każdej kostce są różne historie biblijne, z których powstają potem odpowiednia całość, chronologiczna całość. Kiedy już dana grupa odnajdzie obrazek, wtedy staramy się ułożyć wieżę według chronologii, która występowała w tekście biblijnym. Kostkę przygotowałam sobie sama, jest to metoda dość czasochłonna, natomiast bardzo jest przydatna w pracy, ponieważ gdy się ją zrobi raz, to będzie konkretnie i będzie służyła nam przez lata. A dzieci z układania, z budowania tej wieży mają ogromną radość, szybciej zapamiętują chronologię, która występuje w tekście biblijnym, oraz łatwiej im jest zapamiętać dany tekst prezentowany na katechezie. Chciałam zaprezentować Państwu teatrzyk Kamishibai. Jest to teatrzyk japoński, dokładnie oznacza teatrzyk papierowy. Pięknie się otwiera, dzieci już w momencie otwierania teatrzyku buduje się napięcie u dzieci. Dzieci siadają jak w prawdziwym teatrze, są skoncentrowane. Mój teatrzyk, który dzisiaj przygotowałam, opowiada o pierwszej Wielkanocy. Do przygotowania potrzebuję czterech planszy. Pierwsza plansza mówi nam o tym, jak kobiety przychodzą do grobu, aby namaścić ciało Jezusa, a grób Jezusa jest pusty. Widzą anioła, który mówi im, że Jezus zmartwychwstał. Mają iść i powiedzieć to jego przyjaciołom. Kobiety przychodzą do domu i mówią, że Jezus żyje. Ale przyjaciele Pana Jezusa nie wierzą w to, dlatego idą sprawdzić, czy to jest prawda. To jest trzecia ilustracja. I czwarta ilustracja opowiada o tym, jak Pan Jezus przychodzi do swoich przyjaciół i pozwala się dotknąć. Moi drodzy, ten teatrzyk, z przodu dzieci oglądają piękne ilustracje, takie oczywiście jak Państwo sobie przygotujecie, a z tyłu ja czytam tekst, o którym opowiadałam. Teatrzyk ten można wykorzystać nie tylko do tekstów biblijnych, ale również do innych wydarzeń związanych z życiem Pana Jezusa. Ja przygotowałam sobie jeszcze wydarzenia związane z Wielkim Czwartkiem, wydarzenia ze stworzeniem świata, czy też drogę krzyżową. Metoda jest bardzo dobra, ponieważ wzbudza zainteresowanie dzieci wydarzeniami biblijnymi, buduje koncentrację. Dzieci później są aktywne, bardzo chętnie odpowiadają na pytania i łatwo zapamiętują. Teatrzyk ja zakupiłam, można go zakupić albo sobie zrobić, jak ktoś posiada takie zdolności albo ma możliwości, a natomiast obrazki trzeba wykonać samemu. Kolejna metoda jest to metoda związana z pracą w grupie, ale często podczas pracy mamy problem z ciszą. Nasze dzieci są pełne energii, pełne radości i bardzo często mamy problem z tym, aby taką grupę wyciszyć, aby skupić ich uwagę. Ja sobie przygotowałam cichacze. Cichacze są bardzo znaną metodą i one bardzo dobrze pomagają nam podczas pracy na katechezie. Przygotowane cichacze używam w ten sposób, że kiedy pracujemy nad danym tekstem biblijnym albo nad danym tematem na lekcji, na katechezie, dzieciom mówię, że oczywiście po prezentowanym fragmencie będą pytania, za które będą nagrody. Nagrodami oczywiście są cichacze. Dzieci już doskonale znają nasze zasady, że cichacz wędruje na stoliczek,
i patrzy, jak dziecko pięknie pracuje, jak pięknie wykonuje swoją pracę, ale musi być jeden warunek spełniony. Warunkiem jest cisza. Kiedy prezentowany tekst czy katechezę zakończę, wtedy moim zadaniem jest wymyślenie tylu pytań, ile mam cichaczy, i obdarowanie tymi cichaczami dzieci. Oczywiście tutaj prezentujemy tylko kilka cichaczy, natomiast mam grupy, gdzie każde dziecko otrzymuje swojego cichacza na katechezie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby kolorystyka była uwzględniona, bo bardzo chłopcy się burzą, kiedy dostają różowego cichacza. I wtedy przez tą katechezę dzieci na stoliczkach mają te cichacze i pięknie pracują. Oczywiście one gdzieś tam starają się je poukładać, ale zauważyłam, że praca z cichaczami bardzo mi pomaga, ponieważ dzieci chętniej pracują, chętniej odpowiadają na pytania i starają się skupić na prezentowanych treściach, żeby właśnie takiego cichacza otrzymać na katechezie. Metoda na poznanie modlitwy Ojcze Nasz. Do tej metody będę potrzebować planszę z tekstem modlitwy Ojcze Nasz. Ja przygotowałam dwie formatu A3, dlatego że łatwiej jest je przetransportować na miejsce pracy i w tym tekście brakuje słów, które zastąpię obrazkami. Pierwszy obrazek: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dzieci podają sobie ręce na zgodę. Imię Boga w chmurce. Chleb, o który prosimy Pana Boga. Z uwagi na to, że dzieci nie umieją jeszcze czytać, czytam tekst modlitwy. Dziecko, które poproszę, dopasuje brakujący element do planszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, dopasujemy chmurkę z napisem Bóg. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo, dopasowujemy koronę. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kolejna metoda, którą chcę zaprezentować, to jest metoda puzli. Metoda jest nam bardzo dobrze znana, natomiast wykorzystuję ją też bardzo często na katechezie. Tutaj zaprezentuję teraz puzzle dotyczące Matki Bożej. Najczęściej stosuję ją przy katechezie maryjnej w maju. Kawałek filcu przypinam sobie magnesami na tablicę, a dzieciom rozdaję obrazki. Kawałki, oczywiście fragmenty danego obrazka. Z tyłu mamy tutaj oczywiście tekturkę i przyklejony rzep. Następnie po krótkim wprowadzeniu zaczynamy układać puzzle. Dzieci podchodzą do tablicy, gdzie jest przyklejony nasz filc, i układamy, przyklejają sobie puzzle. Kiedy mamy użyty rzep, puzzle się nam trzymają, nie odpadną nam od tego i dzieciaki też mają taką możliwość, że nawet gdy źle przypną sobie dany element, w każdej chwili możemy go ściągnąć i spróbować dopasować w innym miejscu. Tutaj akurat nam się pięknie złożyły puzzle. Metodę tą stosuję już od najmniejszych dzieci, ponieważ obrazek ten jest tak przygotowany, że małe dziecko może zabrać, nie zegnie, nic tutaj się takiego mu też nie stanie i już 3-latki bardzo dobrze z tymi puzzlami sobie radzą. Starsze dzieci otrzymują po takim układaniu puzzli ode mnie taki obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie wspólnie projektujemy suknię dla Maryi, najpiękniejszą, w jakiej chciałoby zobaczyć Matkę Bożą. Chciałam Państwu przedstawić kostkę dobrych uczynków. Ta kostka może mieć różne ilustracje, w zależności od tego, jakie sobie Państwo wybierzecie. Ja akurat wykorzystuję ją do tematu dobrymi uczynkami przygotowujemy serca dla Pana Jezusa. Jest to metoda, którą wykorzystuję głównie w Adwencie, ale równie dobrze może być to metoda wykorzystywana w każdym momencie. I na przykład tak, dziecko, myślę, mówimy dzieciom, jakie dobre uczynki, jakie dobre postępowanie Panu Jezusowi się podoba. I dziecko tula kostkę. I tutaj wyskakuje obrazek rodzina przy jedzeniu. I dziecko tłumaczy, no mam dobry uczynek, nie będę grymasił przy jedzeniu. Mamy tu jeszcze kolejny, będę się modlił. Chętnie
będę podawał rękę na zgodę, będę chodził do kościółka, czy będę dbał o moje zwierzątko, co tam jeszcze mamy, będę sprzątał i układał książki na przykład. Można to również zastosować jako kostkę i zamiast tych dobrych uczynków ponaklejać sobie zwierzątka, jakie stworzył Pan Bóg. I znów tulamy i wyskakuje nam jakieś zwierzątko. Wtedy jest świetna zabawa. Możemy udawać odgłos tego zwierzątka albo możemy zadawać zagadkę. Na przykład, jeśli wyskoczy nam kotek, no to powiemy, co to za zwierzę, które lubi pić mleko, ma wąsy, wspina się na drzewa czy na płoty. I tak i wtedy grupa odgaduje, co to za zwierzątko zostało wylosowane na kostce. Ja na mojej kostce wykleiłam tylko obrazki przedstawiające dobre uczynki, ponieważ uważam, że nie należy u dziecka utrwalać złego postępowania, tylko co mogę zrobić dobrego, żeby zbliżyć się do Pana Jezusa. Metoda z kostką jest bardzo powszechnie stosowana w katechezie, ale mamy również inne kostki, które możemy wykorzystać, jeśli opowiadamy dzieciom o stworzeniu świata. I mamy kostkę ze zwierzątkami, i kostkę ze zmysłami, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Kolejną metodą jest metoda eksperymentu. W tej metodzie oczywiście zaczynamy od piosenki z pokazywaniem Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Tak zdradzę, że można piosenkę zagrać na gitarze lub też znajdziemy ją na YouTube. Jest z pokazywaniem, jest też w wersji karaoke do wyboru, do koloru. Po zapoznaniu dzieci z tą piosenką, po zaśpiewaniu, po dobrej zabawie z tym tekstem piosenki następuje mały eksperyment. Kiedy mówimy o miłości Pana Boga do każdego człowieka, dzieci bardzo często pytają, kto nas tak bardzo kocha. Metoda eksperymentu polega na tym, że mamy tutaj serce, nakleiłam sobie tutaj napis Serce Boga i podchodzę do każdego dziecka i mówię mu, że po otwarciu tego pudełka może zobaczyć, kogo Pan Bóg kocha najbardziej. Po otwarciu tego pudełka mamy oczywiście przygotowane lusterko i każde dziecko odbija się w tym lusterku i wtedy dziecko pyta, proszę Panią, ale przecież to ja jestem tutaj. I wtedy powtarzam dziecku, tak, bo Ciebie bardzo Pan Bóg kocha. Ta metoda jest moją metodą ulubioną, ponieważ podczas tego eksperymentu dzieci poznają swoją wartość oraz dowiadują się tego, że Pan Bóg ich bardzo, bardzo kocha. Kolejna metoda, która zostanie zaprezentowana, jest z wykorzystaniem materiałów plastycznych. Tą metodę wykorzystuję podczas katechezy listopadowej, kiedy mówimy o Dniu Wszystkich Świętych, kiedy mówimy o niebie i o świętych. Dzieci, które już były na katechezie wcześniejszej, związanej właśnie ze świętymi, nasza praca na drugiej katechezie polega na tym, że dzieci otrzymują ode mnie już wcześniej przygotowane kartki, na których mamy różne postacie świętych i oczywiście dzieci zaczynają te postacie kolorować. Kiedy je wykolorują, wycinamy szybciutko i naklejamy na rolki po papierze toaletowym. Praca dziecka, oczywiście dzieci bardzo się cieszą, kiedy ich praca jest już widoczna, kiedy stoi, kiedy jest to pięknie pokolorowane. I dalszy etap polega na tym, że zabieramy stoliczek na środek dywanu i dajemy sobie jakiś niebieski materiał. Zawsze nosiłam niebieski materiał, natomiast kiedyś pewnego dnia materiał zapomniałam, nie było co dać na stolik, więc uratowały mnie panie w przedszkolu zwykłym niebieskim workiem, po prostu, który mamy dostępny na odpady. Taki niebieski worek rozkładam sobie na stoliku i na stolik wykładam, wszystkie dzieci dają swoich świętych. Oczywiście śpiewamy wtedy piosenkę, taki gruby, taki chudy może świętym być. Mówimy o tym, że każdy z nas może być świętym, że święci mieszkają w niebie. Stawiamy tutaj figurę Pana Jezusa, Matki Bożej i tak dzieciom przedstawiamy niebo. Metoda jest metodą ulubioną przez dzieci, ponieważ na końcu katechezy dzieci, każde dziecko zabiera swojego świętego do domu. I zdarza się, że dzieci na kolejnych katechezach opowiadają, że ich święci stoją w jakimś szczególnym miejscu w ich domu. Kolejna metoda, która będzie prezentowana, jest to metoda manualna, takiego pracy odtwórczej, logicznego myślenia. Metoda ta polega na pracy na patyczkach,
drewnianych patyczkach. Liczmany mamy plastikowe, a tutaj mamy patyczki drewniane. Tą metodę wykorzystuję już też po katechezie, gdzie już poznaliśmy na przykład Adwent, gdzie poznaliśmy Wielki Post, gdzie dzieci wiedzą, jak wygląda Kościół. I do tej metody daję na przykład dzieciom polecenie. W Wielkim Poście jest to polecenie, aby dzieci wskazały mi kolor, który jest taki bardzo charakterystyczny w tym okresie. Wtedy dzieci spośród wydzielonych patyczków wyciągają patyczki fioletowe i w ten sposób dzieci pokazują mi, że pamiętają wiadomości z poprzedniej katechezy. Następnie pytam dzieci, ile trwa Wielki Post. Wtedy dowiadujemy się, że 40 dni i proszę dzieci, aby mi tą 40 napisały, ułożyły z tych patyczków. I dzieci chętnie podejmują to zadanie. Ćwiczymy wtedy oczywiście cyfry, które dzieci poznają i układamy sobie 40. Na katechezie oczywiście potem dochodzimy do dalszych etapów. Pytam, co takiego dzieje się w Wielkim Poście. Dzieci najczęściej pamiętają z nabożeństw w Drogę Krzyżową, dlatego układamy krzyż Pana Jezusa. I tutaj też kreatywność i twórczość dzieci jest niesamowita, ponieważ dzieci mają wydzielone patyczki, każdy otrzymuje pewną ilość patyczków, taką na oko, i dzieci układają po prostu kolorowe, piękne krzyże. Bardzo często krzyże musimy poprawiać, bo gdzieś jedno ramię krzyża jest wyżej, drugie niżej, szersze, mniejsze, ale jest ogromne zaangażowanie dzieci podczas tego układania, więc metoda godna polecenia, niedroga, ponieważ patyczki są wielokrotnego użytku, gdzie można je za bardzo niewielkie pieniądze kupić w sklepie papierniczym. Gorąco polecam.